Cześć, z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj porozmawiamy sobie o zimowej wyprzedaży, która będzie dostępna już dzisiaj od północy na sklepie internetowym. Oczywiście pokażę wam wszystkie pakiety, ile kosztują, co zawierają i tak dalej, i tak dalej. No i po drugie jesteśmy na naszym berserku na EU10. Dzisiaj z kolei po północy udało nam się odblokować podziemia. No i oczywiście mamy troszkę na tym koncie do zrobienia, więc również to dzisiaj na odcinku zrobimy. Na wstępie zostawcie oczywiście kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło. Subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie, no i piszcie komentarze, po pierwsze, czy będziecie kupować wszystkie pakiety z tej właśnie wyprzedaży zimowej, czy może tylko niektóre, czy może tylko pierwszy, dajcie znać w komentarzu, no i oprócz tego dajcie znać, czy gracie na EU10, jeżeli tak, to jaką klasą postaci, jaki macie level i co ogólnie sądzicie o serwerze, też jestem tego bardzo, bardzo ciekaw. No i dobra, zaraz wam pokażę te pakiety, bo mam oczywiście tutaj przygotowane, jak widzicie, natomiast po kolei, żebyśmy mieli jasność. Te pakiety będą dostępne już dzisiaj od północy, czyli jak ten film latuje na kanał o godzinie 16, to za 8 godzin o północy już będą dostępne, ale tylko na sklepie internetowym. Dlatego, że normalnie w gierce będą od piątku do niedzieli, a na tym sklepie internetowym od czwartku do niedzieli. Mamy to zresztą napisane. No i co mogę powiedzieć? Jeżeli chodzi o sklep internetowy, bo może dużo osób tutaj jest nowych, nie wie czy coś, to jest oficjalny sklep twórców gry. Więc no nie ma tutaj żadnego, powiedzmy, powodu do niepokoju czy coś, bo to jest oficjalny sklep twórców gry. Jeżeli to było jakieś lewe czy nielegalne czy coś, to oczywiście tego bym nie reklamował, nie mówił o tym ani nic takiego. Jeżeli chodzi o adres, to wszystko macie na tym banerku na górze, macie home.syfygame.net, to jest adres do tej strony, macie też tutaj w moim opisie postaci. No i grzybki na tej stronie są ogólnie tańsze niż w jakichś aplikacjach steamowych, niż w aplikacjach mobilnych o 20%, dlatego że jak sobie tutaj wejdziemy, to zobaczcie, mamy 3000 grzybów za 500 zł, no a na tym sklepie internetowym te 3000 grzybów kosztuje 400 zł. Więc no to jest po prostu coś nowego, w sumie to już funkcjonuje od roku, ale powiedzmy, że dla niektórych może to być coś nowego i po prostu jest tam taniej, najzwyczajniej w świecie taniej. Jak się na ten sklep internetowy zalogować, już wam mówię, wchodzimy sobie tutaj w opcję w lewym dolnym rogu. Mamy to kółeczko zębate, no i mamy zakładkę postać. Ja tego nie będę klikał, żeby wam nie pokazać swojego ID postaci, no ale mamy zakładkę postać, klikamy to i tam mamy właśnie coś takiego jak ID postaci. To ID postaci przeklejamy właśnie na tą stronę home.syfygame.net, no i nas loguje do naszej postaci. Zresztą mamy tam w prawym górnym rogu strony, jak dobrze pamiętam, mamy nazwę naszą, klasę postaci i serwer, więc nie ma mowy, że powiedzmy skopiujemy jakieś złe ID postaci albo coś tam będzie nie tak. No nie ma takiej opcji po prostu, bo mamy wszystko pokazane do jakiej postaci jesteśmy zalogowani. No, więc tak to w skrócie wygląda i oczywiście tutaj teraz informacja dla was. Macie coś takiego jak kod neutral, co już mogliście zauważyć właśnie na tym banerku, na górze, na tym większym oczywiście. Co ten kod daje? Jak wejdziecie sobie na tą stronę, jak tam wejdziecie w zakładkę sklep, no i macie do kupienia jakieś tam pakiety różne, klepsydry, grzybki, jak macie jakiś pakiet dostępny u was na koncie, na przykład powiedzmy pakiet podziemia, to on oczywiście na tej stronie również się pojawia i też go można tam kupić. To jak wybierzecie daną rzecz, którą chcecie kupić, powiedzmy, nie wiem, 3000 grzybów, to macie coś takiego jak kod twórcy. No i ten kod twórcy rozwijacie i wpisujecie neutral, najzwyczajniej w świecie. Może to być z małych liter, może to być z dużych liter, akurat to nie ma znaczenia. No i jak klikniecie tam potem przejść do płatności, to powinno wam się pokazać twórca znaleziony albo coś takiego, nie jestem pewien, tak czy no tam też zależy, bo nieraz po angielsku jest napisany creator found, nieraz właśnie po polsku twórca znaleziony, tak czy inaczej, tak jak wam mówię. No zresztą mogę wam zaraz tutaj, jak znajdę screena, to wam oczywiście zaprezentuję, jak to wygląda. No i właśnie, jak używacie przy jakimkolwiek zakupie tego mojego kodu twórcy, no to on z każdego ja zakupu, który powiedzmy wykonacie właśnie z tym kodem twórcy, ja dostaję 5% dla siebie. To jest oficjalna informacja, tu nie muszę powiedzmy, nie wiem, ukrywać tego czy coś takiego, dlatego że to jest właśnie oficjalna informacja. Już wam tutaj pokazuję, jak wygląda na szybko użycie takiego kodu. Mamy tutaj cyk, tu akurat się posłużę screenem Municzka, bo miałem go pod ręką. No i zobaczcie, mamy coś takiego. Municzek kupał 3000 grzybów, 3600, bo była promocja 20%. No i mamy właśnie użyty kod neutral, mamy creator found. No i jak coś takiego będzie, klikniecie przejść do płatności, ten napis na zielono wam wyskoczy, wyskoczy wam ten ptaszek na zielono. No i potem po prostu przechodzicie do metody płatności, czyli tam wybieracie Blika, PayPala, co chcecie.
bierzecie i tyle. I dostajecie grzybki, a ja dostaję 5% z tego zakupu właśnie. No i jak to wygląda, jeżeli o mnie chodzi? Oczywiście będę Wam bardzo wdzięczny, jeżeli będziecie wszystkie pakiety zimowe z tej zimowej wyprzedaży, jakieś tam inne grzybki czy cokolwiek kupować właśnie przy pomocy mojego kodu. Ja co miesiąc organizuję giveaway'e w ramach takiego podziękowania, powiedzmy, za to, że używacie mojego kodu. No i te giveaway'e są różnie. Czasem daję na przykład na 400 w danym miesiącu, czasem na 200, jeżeli ktoś śledzi kanał, to wie. W zależności ile w poprzednim miesiącu, powiedzmy, użyć tego kodu mojego było. Jeżeli było więcej, to daję więcej na giveaway, jeżeli było mniej, to daję mniej, ale co miesiąc, odkąd ten kod twórcy funkcjonuje, właśnie robię giveaway'e. Jak wziąć udział w giveaway'u? Po prostu wysyłacie mi screena, takiego jak zaprezentowałem przed chwilą, jak Municzek mi wysłał, jak używacie mojego kodu twórcy. Może to być wysłane na Discordzie, może to być wysłane na mailu, może być na Instagramie, gdzie Wam wygodniej. Ja wszystkie te social media sprawdzam. Teraz kolejny giveaway będzie w marcu, dlatego że w lutym zamknęliśmy na starcie serwera EU10, na streamie ze startu serwera właśnie, zamknęliśmy tego giveawaya za luty, powiedzmy. No i teraz pewnie gdzieś w połowie marca będzie kolejny giveaway i oczywiście wszystkie screeny, które mi wyślecie od jutra, powiedzmy, czyli odkąd wystartuje ta zimowa wyprzedaż do kolejnego giveawaya, one wszystkie będą brały udział właśnie w tym giveawayu marcowym, nazwijmy to. No i teraz tak, jeżeli chodzi o użycie kodu, to każde użycie kodu pojedyncze to jest jeden numerek w giveawayu, a każde wydane ponad 400 z moim kodem, czy tam powiedzmy minimum 400, to jest jeszcze plus jeden numerek, więc jak ktoś kupuje pakiet, powiedzmy, za 400, to ma z automatu dwa numerki w moim Excelu. Jak sobie wpiszecie giveaway neutral, to na pewno Wam wyskoczy jakiś mój filmik na ten temat, więc no tutaj no znajdziecie i tam wszystkie zasady omawiam. Tak czy inaczej, używajcie kodu neutral przy zakupie wszystkich pakietów zimowych, czy jakichś grzybków, czy klepsydr, czy czegokolwiek innego, bo wszystko na tym sklepie internetowym możecie kupić. No i właśnie wysyłajcie mi screeny, jak go używacie, weźmiecie udział w giveawayu, a nuż Wam się uda, że traficie i jakaś tam część za to, co... tego, co wydaliście na grzybki, może tak Wam się po prostu zwróci. Ja zawsze to robię na streamach, na żywo, żeby nie było żadnych wątpliwości. Ze zwycięzcą się sam kontaktuję, mówię co i jak. Można wygrać albo grzybki, czyli doładowanie grzybów na konto, albo po prostu paysafe carda. To już kwestia indywidualna. No tam, powiedzmy, dogaduję się ze zwycięzcą, co on woli i tyle. Więc używajcie po prostu kodziku neutral na tym sklepie internetowym. Tyle jeżeli chodzi o mój przekaz. Sklep jest oczywiście, tak jak mówię, w pełni legalny, oficjalny od twórców gry. I co do promocji, bo teraz tak, zazwyczaj jeżeli chodzi, tu już przechodzimy, powiedzmy, do tych pakietów, bo się rozgadałem standardowo, jeżeli chodzi o promocję, to nie wiem, szczerze mówiąc, czy będzie 20% czy 25%. Zazwyczaj na zimowej wyprzedaży było właśnie 25%, na zimowej i letniej wyprzedaży, czyli dwa razy do roku, zamiast 20% standardowych, jak na koniec każdego miesiąca, było 25%. Teraz nie ma żadnej informacji o tym, więc dzisiaj po północy, jak sobie wejdziecie na sklep internetowy, to sami zobaczycie. Ale pewnie większość osób interesują te pakiety zimowe i tylko te pakiety będą kupować, więc tutaj no przechodzimy do pakietów, a jaka będzie promocja, to już tam kwestia, no, do zobaczenia po prostu. Kwestia do zobaczenia właśnie na tym sklepie internetowym. Dobra, przechodzimy do pakietów i już Wam tutaj pokazuję. Zimowa wyprzedaż. Podczas zimowej wyprzedaży od 1 do 3 marca, natomiast na sklepie internetowym od 29 lutego do 3 marca. Więc na sklepie internetowym mamy jeden dzień dłużej. Już od jutra, już dzisiaj po północy pakieciki będą dostępne właśnie tam. Oferowane będą następujące ekskluzywne pakiety. No i mamy pakiety z okazji zimowej wyprzedaży. I teraz tak, mamy za 10 euro pakiecik, który daje nam 330 grzybków, 150 szczęśliwych monet i 40 tysięcy metalu. No i on kosztuje 40 zł. Tu są ceny podane w euro, ja Wam będę mówił, jakie są ceny na złotówki. Kolejny pakiet, który mamy, to jest 860 grzybków, 1250 klepsydr, 50 tysięcy metalu i 25 tysięcy kryształu. On kosztuje 100 zł. Kolejny pakiet, jaki mamy, kosztuje 200 zł i tutaj mamy 1770 grzybków, 750 szczęśliwych monet i 50 tysięcy kryształu. No i ostatni pakiecik, jaki mamy, to jest najdroższy pakiet, on kosztuje 400. No i tu mamy 3870 grzybków, 3000 klepsydr, 100 tysięcy, przepraszam, oczywiście kryształu, zresztą to wszystko widzicie. No i 200 tysięcy metalu. Więc no jak widzicie, na przykład najdroższy pakiet, gdzie mamy promkę 20%, no to tam mamy za 400 3600 grzybów, no a tutaj mamy
3870 i jeszcze oprócz tego jakieś tam właśnie klepsydry, kryształ, metal, więc no zdecydowanie opłaca się takie specjalne pakiety brać. Jeżeli chodzi o promocję, jeżeli to będzie promocja 20%, to jest to druga największa promocja w roku, większa jest tylko na czarny piątek, więc no tutaj no to kwestia do zobaczenia, po prostu tak jak już powiedziałem, czy to będzie zwykłe 20% czy 25%, bo jeżeli 25%, to może warto też pomyśleć o tym, żeby zrobić jakieś zapasy samych grzybków, niekoniecznie tych pakietów, właśnie na swoje konta, bo kolejna taka promocja 25% będzie dopiero chyba jakoś w sierpniu, na właśnie letnią wyprzedaż, a ta czarnopiątkowa będzie dopiero na czarny piątek, czyli jakoś tam pod koniec tego roku. No ale to już mówię, to już sobie zobaczycie na sklepie internetowym, jeżeli faktycznie będzie 25%, to można pomyśleć, bo będzie albo 25, albo 50. Przepraszam, albo 25, albo 20 oczywiście procent. No, więc kolejna sprawa. To są oczywiście te pakieciki, no i pakieciki trzeba kupować po kolei. Tutaj też pewnie będziecie się pytać, więc musicie pamiętać, że nie ma tak, że macie te cztery pakiety od razu dostępne i możecie sobie wybrać, czy chcecie kupić najdroższy, czy tylko najtańszy, czy cokolwiek, tylko będziecie musieli lecieć po kolei. Czyli najpierw kupujecie ten za 4 dychy, potem ten za 100, potem ten za 2, no i potem ten za 400. Więc no, one się odlokowywują jeden po drugim. To też jest bardzo ważna informacja. Tyle, także dajcie znać, czy kupujecie wszystkie pakiety, czy który tylko kupujecie. Kupujcie z kodem Neutral oczywiście. Ja za każde wsparcie jestem bardzo, bardzo wdzięczny. Czy kupujecie klepsydry za 12 zł? Czy kupicie tylko ten najtańszy pakiet za 4 dyszki? Cokolwiek. Z czymkolwiek tylko użyjecie kodu Neutral. Ja będę Wam bardzo, bardzo wdzięczny i z góry dziękuję. Wysyłajcie screeny do giveawaya. I chyba tyle. I tak naprawdę tyle. Już się tutaj nie będę rozwodził, bo i tak dużo odcinka poświęciliśmy właśnie na tą zimową wyprzedaż. Dobra, to już mogę Wam schować, tu już mogę przejść. No i dobrze, przechodzimy teraz do naszego berserka. Do naszego berserka, który tutaj, tak jak już Wam wspomniałem, odblokował dzisiaj po północy podziemie i na sam początek ja muszę sobie to podziemie poulepszać, bo mamy tutaj oczywiście paczkę, która była dostępna po odblokowaniu podziemi. Mamy potem paczkę, która była dostępna od 150 levela. No i mam rozpisane, co ja powinienem ulepszać po zakupie pakietu podziemi. Więc sobie to wezmę na momencik na bok, no i na odcinku Wam pokażę. Teraz tak, no tu już mogłem to zrobić oczywiście po północy. Miałem w ogóle podziemie odblokowane jako chyba 92 osoba na serwerze albo coś koło tego. No ale oczywiście nie robiłem tego po północy, nie rozbudowywałem wszystkiego, bo chciałem poczekać na Was i zrobić to z Wami na odcinku. Dobra, lecimy, teraz mamy tak, gobliny musimy na jedyneczkę, to już mamy ulepszone, teraz musimy serce na dwójeczkę, to już mamy, drzwi musimy na dwójeczkę z tego co widzę. No to będzie takie, powiedzmy, męczące, ale będziecie mogli dzięki temu sobie sprawdzić, jak ja to rozbudowywuję. W sensie po zakupie właśnie tego pakietu po odblokowaniu podziemi i potem tego na 150 level mamy naprawdę dużo dusz, no i teraz będziecie mogli sami na moim przykładzie sobie zobaczyć, co ja robię, co ja po kolei rozbudowywuję, żeby to podziemie wyglądało w miarę sensownie. Dobra, teraz tak, to musimy na czwóreczkę, to musimy na czwóreczkę i to musimy na czwóreczkę, cyk, cyk, cyk. Teraz mamy gladiatora na jedynkę. Właśnie, gladiator też jest ważny, bo dzisiaj może jakieś lożki poklikamy jeszcze przed eventem epickim, powiedzmy, żeby tutaj delikatnie wzmocnić postać. Tutaj sobie dajemy na piąteczkę, tutaj drzwi też sobie dajemy na piąteczkę. No i lecimy z keeperem, czyli z władcą, bo ja to mam po angielsku, no ale tu już się człowiek mimo wszystko po tylu latach i po tylu startach serwerów orientuje. Maszynę, time machine, czyli przygodomat, musimy na jedyneczkę. Tortury musimy na dwójkę. Maszynę musimy również na dwójkę. Gladiator na 2 i 3. Z tego co widzę, więc cyk, cyk, dobra, pięknie. Dalej, teraz mamy tak, tortury na trójeczkę. Oczywiście jeszcze dzisiaj nie zwabiałem żadnego bohatera, nic takiego, więc to wszystko sobie zrobię pewnie albo na koniec odcinka, albo później. Teraz tak, co dalej? Tortury na 3 i to musimy na 6 wszystko. To na 6, to na 6 i to na 6. No troszkę grzybków pójdzie na te skipy, ale powiedzmy, że w miarę fajnie nam się już tutaj rozwinie to podziemie. Teraz to, gladiatora na 4 i 5. No ten gladiator nam się, no powiedzmy, fajnie rozwinie, nie? Generalnie fajnie rozwinie. Teraz mamy tak, time machine. Aha, za mało złota surowców, co? O kurde, to kosztuje 30 kołaż.
O Jezus Maria, to ja nie wiedziałem. Dobra, tu mamy coś na inteligencję, to może zostawię dla pachołka, jak będziemy mieć jakiś itemek. To sobie podmienię generalnie, to mogę podmienić, powiedzmy 173, tu mamy 169. Tu mi poleciał w ogóle tak, serce, to może zaraz przejdę. Poleciało mi, polecimy w ogóle do tornada, żeby trochę golda zdobyć. Poleciało mi za trzecim razem, więc tak naprawdę wykopałem tylko i wyłącznie dwa gemiki, właśnie ten gem na inteligencję i właśnie ten gemik na HP. Ten na HP sobie włożyłem, no bo oczywiście jest lepszy, bo to jest 10 tej kopalni, ja wcześniej miałem z pierwszej kopalni gemy. Tak czy inaczej, no mówię, nie musiałem, nie wiadomo ile, powiedzmy, tutaj kopać, żeby to serce mi poleciało. Za trzecim razem, z tego co ja słyszałem, na serce jest zawsze, no to możemy, powiedzmy, zamienić, na serce jest 33%, więc powiedzmy spoko, nie? Powiedzmy spoko, w miarę tak to wyglądało, że 1/3 i właśnie za trzecim razem nam poleciało. Dobra, tutaj się muszę skupić, to możemy wrzucić do kibla, bo to i tak już nam nie jest potrzebne. Ten wisiorek sobie zostawimy, cyk. No i dobra, i powiedzmy na razie tyle i od nowa mamy bardzo dużo golda, więc tą time machine sobie możemy ulepszyć na 3, no i lecę dalej z tą swoją ściągą. Sorry, że tak ogólnie na odcinku, może to nie być jakieś giga ciekawe, ale no, sami rozumiecie, może ktoś akurat na dniach będzie również odblokowywał podziemie, może się tu będzie wzorował, jak kupi pakieciki. Teraz będzie też promocja, więc dobrze jest takie pakiety kupić na promocji specjalne, więc pamiętajcie o tym i po prostu się możecie wzorować. Dobra, tutaj musimy teraz goldpeed ulepszyć na poziom 5, z tego co widzę. Cyk i cyk, jeszcze troszeczkę tych dusz mamy. Teraz tak, to musimy na poziom 7. To musimy na poziom 7 i to musimy na poziom 7. Dobra, cyk, pięknie. I co dalej? Gladiatora na 6 możemy ulepszyć, cyk. No i mamy time machine. I to 3 godziny, już nam zostało mało dusz. Dobra, i tego już nie skipujemy, to niech nam się ulepsza może w ten sposób. I git, dobrze, jeszcze sobie tutaj odświeżymy. Mamy w miarę fajnie rozbudowane to podziemie, właśnie po zakupie pierwszego i drugiego pakietu podziemi tak zwanego. Dobrze, lecimy dalej. Teraz tak, co ja wam tu chcę pokazać? W ogóle wczoraj, dzisiaj mamy 5 dzień oczywiście serwera. Wczoraj był troszeczkę taki przestój. Wbiliśmy tutaj przed chwilą zresztą drugą aurę, jak widzicie. Tutaj jeżeli chodzi o zarządcę areny, no to ciągle oczywiście kupuję jakieś ulepszenia, jako tako ciągle to wygląda. Mamy już 21 runek po lewej stronie, po prawej mamy 19, dzisiaj pewnie niedługo będę robił ofiarę, więc powiedzmy powoli się to rozwija. Natomiast wczoraj był taki dzień przestoju, ja tutaj jedyne co zrobiłem, to połapałem sobie pupile, co niektóre, zobaczcie, mamy okulnicę, mamy tutaj obłączka, mamy orzeszkuna, mamy tego popłomyka, no i mamy ping-ponga, więc czwarte pupile w każdym żywiole sobie po prostu połapałem, to jest pierwsza sprawa. No i tyle, zrobiłem tu oczywiście awkę, codzienne czynności i tak na dobrą sprawę nic więcej nie robiłem. Dlaczego? Bo czekałem na te podziemia. No podziemia 5 dnia, nie jest to wybitny wynik, nie oszukujmy się. Mogło być oczywiście o wiele lepiej. Tutaj te ataczki ciągle sobie robię. Mogło być o wiele lepiej, mogliśmy o wiele szybciej to odblokować. Zazwyczaj jak tam startowaliśmy gdzieś na serwerach, to oczywiście to podziemie mieliśmy jako, nie wiem, 10, 15, maksymalnie 20 osoba. A teraz dopiero jako właśnie 90 bodajże druga, jak dobrze pamiętam. Także nie jest to wybitny wynik, no ale dobrze, że to podziemie już jest. W międzyczasie mówię, troszeczkę stat nam tutaj podbiło. Podbiliśmy trochę stat, tu może jeszcze machniemy, bo wbijemy dzięki temu 160 level, udałoby nam się jeszcze to tornadko machnąć. Wydaje mi się, że tak, no to jest niby wojownik, ale mimo wszystko dokładnie, siadło, cyk i mamy jakiś hełmik. Co w ogóle dzisiaj chce wiedźma od nas? Pierścienie, czy ja mam jakieś kurde, to już chyba drugi raz z rzędu, chyba wczoraj też były pierścienia, jak się nie mylę. No, więc mówię, powolutku do przodu oczywiście, tylko że wczoraj, czwarty dzień tego serwera, to był dzień zdecydowanie przestoju. Dobra, tutaj na razie nic nie mam do karmienia. Możemy sobie zrobić oczywiście walki w pupilach. To powinno się robić ogólnie od razu po północy, bo wtedy jeszcze ludzie nie zdążą nakarmić swoich pupili. No jest to o wiele bardziej korzystne. No właśnie, o tym mówię. Tu niestety przegraliśmy. No i tu może wygramy. Dobra, 4-1, nie ma tragedii. Na razie żadnych środowisk chyba nie kliknę. Lecimy dalej. Lożki zaraz. Do lożków zaraz przejdziemy. Tutaj nie ma co. Tu wam wszystko pokazałem. Gildyka oczywiście ciągle top 4. Elevator możemy jeszcze też w międzyczasie poklikać. To możemy sobie odebrać. Gildyjka ciągle, tak jak mówię, top 4 w Elevatorze i też jako gildia na serwerze top 4. Troszeczkę niestety się skoczków pojawiło. Jeden ziomek, który był bardzo mocny, był z zagranicy. To była chyba jedyna osoba z zagranicy w naszej gildii. Uciekła do innej gildii, niestety do niemieckiej, więc no nie ma co się dziwić. No i co? Kolejna sprawa jest taka, że
No tutaj też parę skoczków z Polski niestety się okazało. Poszli do gildii nawet nie tej drugiej, powiedzmy głównie polskiej, czyli Immortal, tylko poszli z tego co widziałem do Gem Miners. Więc ciekawe, ciekawe, no ale niestety tak jest. Co serwer, jakiś skoczek się znajdzie, zwłaszcza w pierwsze, powiedzmy, tygodnie serwera. Nie ma co się dziwić, ale gildia mimo wszystko trzyma się bardzo, ale to bardzo dobrze, więc ja jestem zadowolony. No i tyle, no mówię, głównie to podziemie, czekaliśmy na to podziemie, pupilki powoli się rozwijają, zarządca powoli się rozwija, codziennie jakieś ulepszenia kupuje, z levelem trochę staliśmy, ale dzisiaj poklikamy zaraz lożki, nie ma co tutaj więcej dodawać. Jeżeli chodzi o topkę, topka serwera w tym momencie, 5 dnia, no to mamy tutaj oczywiście Turora, 259 level, no i typisz Andy, który niestety znowu mi zniknął, ale on jest chyba w tej gildii. Typisz Andy ma 258, więc zwróćcie uwagę, to są topowe levele, ale mimo wszystko już jest masa leveli 230 plus 220 plus te 2250, to jest w ogóle insane jak dla mnie, zwłaszcza, że jeszcze nie było eventu epickiego, dopiero w piątek pewnie pocisną dalej, także no serwer bardzo, ale to bardzo mocny, tu w ogóle Lukas od nas 226 level, pozdrawiam, no i co, i tyle tak naprawdę mogę powiedzieć, serwer bardzo mocny, bardzo dużo mocnych jednostek tutaj w tej topce się znajduje, jeszcze Klaserek oczywiście podbiłem, to też w sumie wczoraj na streamie, oprócz robienia tych codziennych czynności, ubijania środowisk i tak dalej. Klaserek również dość mocno podbiłem, mamy 69% klasera, więc no postarałem się i czas na streamie wykorzystałem na to, żeby zdobyć wszystkie zwykłe itemy z tego klasera, no i jeszcze jakieś tam epiki, które miałem do ubicia od ludzi, których mogłem ubić, po prostu byli słabsi ode mnie, również tutaj się na tym, tak jak mówię, skupiłem. I te epiki pozdobywałem, także klaser zdecydowanie lepszy niż ostatnio. Dobrze, wszystko, chyba wszystko, lecimy w lochy, już tutaj odpalam na szybko SF Toolsa, już sprawdzamy procenciki. Nie wymienimy tak naprawdę itemów praktycznie wcale, z racji tego, że no sami rozumiecie, nie ma eventu epickiego ani nic. No ale podbiliśmy tego trenera dość mocno i wydaje mi się, że generalnie przez to, że od 2 dni chyba nie klikaliśmy lochów, te procenty na lochy nam fajnie podskoczyły. I dokładnie, dama z brodą, prawie 8%, cyr grozy, lecimy i nareszcie jakiś progresik sobie zrobimy. Dama z brodą, cyk. No dawaj, dawaj, powinno to nam siąść. To jest w ogóle 4. Z tego co widzę, dobrze by było w ogóle dokładnie brońkę wymienić. Tu mamy stukniętego żonglera, zobaczmy ile na niego procent. To jest niestety maguś. Kurczę, no powiem wam tak, strasznie, w sensie fajnie tym berkiem się klika. Jeszcze teraz jak na start był Elevator, który i ciągle jest zresztą, 2% prawie na niego, to chyba machniemy. Na start jest cały czas Elevator, który daje nam naprawdę... O kurczę, to było prostsze niż myślałem. Który daje nam naprawdę dużo golda, dużo wszystkiego. No to bardzo przyjemnie się klika, nie? Bardzo przyjemnie się klika te lochy, fajnie ten berek idzie. No ale kurczę, tak boli to, że teraz każdy mag dla berserka to jest mniejszy bądź większy blok. To jest masakra, no kiedyś tym berkiem, no kiedyś tak to nie wyglądało. Jak ktoś tą gierkę gra dłużej, to doskonale sobie zdajecie sprawę, że ten berek kiedyś po magach przechodził jak... czołg po prostu, nie trzeba było się przebierać na żadnego maga, nie trzeba było kombinować, po prostu trochę entera i ten maguś padał. Niestety teraz tak to nie wygląda, no i magowie dla nas jako dla berserków to jest dość, to są dość problematyczne po prostu, dość problematyczni przeciwnicy w lochach, o może w ten sposób. Dobra, to mamy kliknięte i co? Teraz mamy syjamskie bliźnięta, to jest zwiadowca, jego to ja bym też dokładnie chyba jeszcze pocisnął, mamy 166 level, no dość słaby szczerze mówiąc nam poleciał epic, w sensie no pierścionek niby plus 30 stat, z jednej strony spok, ale z drugiej nie do końca. Tutaj niestety, o buciki, dobra, my w ogóle może tego tornada trochę porobimy, wiecie? Bo z tego tornada po tym ostatnim reworku tornada leci tyle epików, że my może tutaj się po prostu samym tornadem poprzebieramy, rozumiecie o co chodzi. Mamy 167 level. Klaserka mamy 25%, w sensie klaserka, pancerza, boże. Przez to, że się tak rozgadałem na początku tej zimowej. Ja właśnie nie lubię robić czegoś takiego, że jakby robić odcinek z dwóch tematów. Czyli po prostu na początku ta zimowa wyprzedaż, a teraz zwykłe klikanie. Bo ja już się rozgadałem na tej zimowej wyprzedaży, wszystko wam chciałem dobrze powiedzieć i tak dalej. No i przez to teraz się nie mogę skupić na klikanko. Ale no w zasadzie, co tu się skupiać, po prostu klikamy enter i jakiś fajny progresik, mam nadzieję, że uda nam się zrobić. Mamy klatówę, zobaczcie, no klata niby na wszystkie staty, ale już nam daje wszystkiego na plus, więc też ją podmienimy. No to jest taki biedny event epicki, można by powiedzieć, taki po kosztach powiedzmy, przez to, że oczywiście nie ma eventu epickiego, nie możemy tutaj za wiele zrobić, no to chociaż w ten sposób się
jakoś tam wzmocnimy właśnie byle jakimi epickimi itemami, które nam lecą z tego tornadka. Dobra, to możemy te sprzedać, resztę sobie zostawiam póki co, właśnie po to, żeby tam do wiedźmy ewentualnie dać, no bo szkoda golda. Zresztą mamy też nasze pachołki, pachołków póki co nie ubieram, pachołki są traktowane w tym momencie przeze mnie jako nasz plecak tylko i wyłącznie, więc tak to wygląda. Dobra, lecimy dalej, teraz mamy to, kurde, myślałem, że to brońka, myślałem, że to jest ta złota brońka, o ta, a to niestety trinkecik, ale trinkecik też nam daje sporo boków, plus jeden zwykłych stat, wszystko na plus, więc oczywiście można wymienić. Jakby nam jeszcze brońka z tornada poleciała, to by było coś pięknego, ale powiem wam szczerze, że może 169 level, ok? Powiem wam szczerze, że może zrobimy tak, że po prostu ja poszukam jakiejś zwykłej broni najzwyczajniej w świecie w sklepie, zanim pójdziemy dalej do lochów, albo jak już będziemy mieć mizerne procenty na lochy, ile mi już dają bronie? No właśnie, plus 40, zobaczcie, i to jest brońka na HP. Świetna jest ta broń, szczerze mówiąc, bardzo fajny rozrzut na HP, no ale no my chcemy na siłę, my chcemy zdecydowanie na siłę, nie ma co na HP broni brać. Dobra, lecimy dalej, setne tornado pokonane, zwróćcie uwagę, więc super, może nam się uda dobić ten 170 level, byłoby na pewno miło. To jeszcze zrobimy cyk, tutaj jacyś magusiowie po drodze, o, buciki, kurde, my akurat już buty wymieniliśmy, no nic, może będą dla Barbara, dokładnie, tu mamy jakiś itemek do kibelka, to niech on sobie będzie, no i może sprzedamy co, to jest najtańsze, więc to, niech będzie, że to sobie sprzedamy. Lecimy dalej, tornadko, teraz zwiadowca powinien paść łatwo w tym tornadzie, tak mi się wydaje, dokładnie, mamy 170 level, teraz mamy magusia, maguś też powiedzmy, że, no, z tego co zauważyłem, zresztą chyba na każdej klasie postaci tak to wygląda, blokami w tornadzie jest zawsze wojownik i czym byśmy nie grali, to zawsze tak to wygląda, ten maguś nawet na berku jakoś tam padnie, zwiadowca tym bardziej, no ale wojownik to jest niestety dość problematyczna rzecz, jeżeli chodzi właśnie o tornado. No i właśnie teraz mamy wojownika, burzę piaskową, czy on nam jeszcze siądzie? Okej, siadł nam jeszcze, dobra. Tu mamy magusia, on też raczej siądzie. Zaraz będziemy mieć w ogóle kolejnego epika. Dobrze by go było jeszcze zdobyć. Kurczę, jakby to była jakaś brońka. No Jezu, co ja bym dał, żeby dostać broń z tego tornada. Niesamowite. Ale no dobra, teraz mamy zwiada. Dawaj, dawaj, zwiad łatwo. I kolejny zwiad, kurczę, kolejna klata. Jezu, ile tych epików się powtarza, to jest... No smutne, smutne, ale co zrobić? Okej, tu możemy też dać, to możemy zostawić, to możemy powiedzmy sprzedać. No ten gemik na intę, nie wiem czy on mi jest potrzebny, ale niech sobie leży. Może jakby nam się coś trafiło właśnie dla naszego magusia, to wtedy ten gemik wsadzimy. Dobra, dalej. Lecimy, lecimy. Płomiełas, no to jest zwiad. On jeszcze nam powinien siąść. Chyba do kolejnego woja. Chyba kolejny woj to już będzie taki zastój. Tylko że zobaczcie, że my mamy bardzo dużo golda. Może dobijemy sobie 1200 siłki. Bardzo dużo golda leci z tego tornada. Nie ma co się oszukiwać. No dawaj, dawaj, jeszcze troszkę. 1200, dobra. I teraz mamy 1100, powiedzmy w HP. Dobijemy sobie, nie wiem czy ja tak muszę klikać, może lepiej by było to przytrzymać, ale trudno. No co, w weekend, jakie w ogóle plany co do tego berserka? Szczerze mówiąc nie wiem, szczerze mówiąc nie wiem. Klikamy tutaj w miarę możliwości, jak mamy jakieś fajniejsze procenty na coś, to sobie oczywiście poklikamy. Dobrze by było w weekend wbić 200 level, ale nie wiem jak będę stał z czasem. Więc jeżeli tylko się uda zrobić jakiegoś streamka czy coś, to może mi się, to może po prostu wbijemy na tym evencie epickim 200+. No już niewiele brakuje, nie oszukujmy się, zresztą jesteśmy na takim etapie, gdzie to bardzo, ale to bardzo sprawnie idzie wszystko. Te lożki padają jeden za drugim i tak dalej, więc może by się właśnie udało ten poziom 200+. No i co? No i powoli się tu rozwijać. Jest to oczywiście seria long term, jest to seria na długo. Będziemy tutaj grać do końca, można by powiedzieć. Jest to kolejna ze wszystkich naszych postaci, na której gramy do końca, więc no po prostu będziemy tutaj na spokojnie sobie grać. Regularnie odcinki będą się z tego pojawiać, czy tam jakieś wycinki ze streama, czy coś, więc nie musicie się martwić. Berek będzie oczywiście long term. Też fajna gildyjka się trafiła, bardzo fajni ludzie, przyjemna. Tu już mamy woja, to ja sobie odpuszczę, wiecie. Bardzo przyjemna gildia, bardzo dużo mocnych zawodników. Gildia w sumie lepsza niż myślałem tak naprawdę, szczerze mówiąc. Myślałem, że będziemy na początku jakoś, nie wiem, w top 7, top 6, top 8, a tu się okazało, że top 4. O dobra, na cyrk mamy dużo. Więc bardzo przyjemna gildia, bardzo fajna. No i fajny składzik, nie? Fajny składzik do takiego pogrania po prostu for fun i do delikatnego potryhardowania, powiedzmy. Dobra, to nam padło łatwo i to nawet bardzo łatwo. Teraz mamy człowieka gumę. To jest zwiad, on też nam chyba powinien siąść w miarę szybko. Tak mi się przynajmniej wydaje, taką mam nadzieję. No dawaj, dawaj, 290 level. Mamy już 173. No padnij, proszę cię.
Na tamtego mieliśmy 4%, no na zwiada jestem przekonany, że mamy minimum z 2 albo z 3. Nie chcę mi się już od nowa sprawdzać. Dokładnie, patrz, 175. No i teraz Madame Mystique. To jest kolejny problem niestety dla naszej postaci, bo Madame Mystique jest magusiem. Czyli teraz robimy sobie cyk, Madame Mystique 0,50. Ale wiecie co? Na zjawę mamy fajne procenty już. To jest, no i to jest właśnie to. Zaczyna się, że zobaczcie, to w ogóle na co? Na zręczność. Okej, mamy osiągnięcie, cyk, tutaj mamy cyk, dobra, zjawa nam padła, teraz mamy kolejnego, ten nam padnie łatwo, teraz mamy coś na inteligencję, a to jest co? To jest na zręczność, czemu ja dałem Mariuszowi, powinienem dać Kunegundzie, tu mamy tu sobie od razu damy klejnocik, bo dlaczego by nie, lecimy dalej, tutaj chyba do kolejnego magusia w miarę łatwo to nam będzie padać, jeżeli chodzi o tą strefę mroku, nie daje to za dużo exp, ale zawsze coś, mamy papier na siłę, zwróćmy uwagę, plus 44, no właśnie, my tu się też przy okazji z tego poprzebieramy, jak sami widzicie, jakieś buciki dostaliśmy, te buciki nam się nie przydadzą, Barbarowi się nie przydadzą, więc one pójdą do rozmontowania. Mamy jeszcze dzisiaj 5 rozmontowań, dokładnie. Gul nocny chyba nam padnie. Dokładnie, i teraz mamy Banshee. Z Banshee się na razie wstrzymamy, bo to jest maguś. To jest raczej blok. I teraz mamy na wieżę. Na wieżę też widziałem, że mamy już fajne procenty. Kurczę, no jakaś broń. Jakaś broń dla nas, żeby nam poleciała. No i ja bym w niebie, nie? Ja mógłbym dalej lecieć, ale to nie jest takie proste. Tu sobie poubieramy pachołki. Teraz mamy zielonego dzwoneczka. Zielony dzwoneczek to bardzo możliwe, że jest blok. Dobra, zaraz sprawdzimy procenty, ale teraz brońka. Brońka na samą siłę, która nam daje. Zobaczcie, no bronie nam już dają po 60 średnich. To jest bardzo dużo. Inteligencja, siła. Inteligencja, siła. Plus 52, górny, fajny, na siłę bierzemy. Nie ma co szukać dalej. Odzysk klejnotu, cyk, cyk, w ten sposób i dobrze. Mieliśmy 0,50 i jak to wygląda teraz na tą Madame Mystique? Kurczę, no właśnie mówię, że jesteśmy na takim etapie, że co chwilę nam się coś nowego odblokowywuje. A, teraz mamy na wieżę 0,04, na Banshee not possible, ale na Madame Mystique 2,5%, więc jak najbardziej... Możemy ją jeszcze spróbować poklikać. Co chwilę nam się coś odblokowuje, tu jakieś itemki nam dropną, tu dużo golda leci, więc tego golda możemy zainwestować w postać znowu i po prostu, wiecie, wzmocnić się i te procenty znowu wzrosną. No i to jest ten etap, gdzie non-stop jest coś do roboty, non-stop by tu można coś klikać, kombinować, wymieniać. Fajny etap, na pewno fajny etap, ale również bardzo, bardzo grzybożerny, nie oszukujmy się. Bardzo dużo grzybków na taką zabawę nam jest tutaj potrzebnych. Może ja wydam golda, wiecie, do 1250 by było fajnie, tylko czy mi się uda, czy mi starczy golda, raz, dwa, trzy. Dobra, niewiele nam zostało, ale okej. Troszkę jeszcze siły podbite, no i dobra. Lecimy, lecimy, Madame Mystique 2,5%, padnij, padło. Pięknie, i teraz morderczy clown, Adolfik, zobaczmy, czy jego też by nam się udało z bomby pokonać. To już jest wojownik, no skoro na tą Madame wymieniliśmy broń i procenty były sensowne, to i tego powinniśmy, wydaje mi się, pokonać. I w ogóle powinienem wam pokazać walki. Zaraz jak zamkniemy ten cyrk grozy, to i te waleczki wam z chęcią pokażę. Dokładnie, cyk, 180 level. Mamy, no jakiś trinkecik, ale go nie będę zakładał, bo za wiele nam nie daje. Mamy odblokowane piekło, niestety jeżeli... O Jezu, jak się śmiesznie zbugowało. Jeżeli chodzi o piekło, to chyba pierwszych dwóch to jest... to są magowie, więc to nie jest wcale takie proste. Czekajcie, tutaj chyba na tym skończyliśmy i tego wam nie pokazywałem, więc dobra, to sobie sprawdzimy, jak to wyglądało. Nie pamiętam już szczerze, co wam pokazałem, co wam nie pokazałem. Strasznie dzisiaj chaotyczny odcinek, mam wrażenie, ale no jest jak jest, takie też są potrzebne. Miałem w ogóle ten odcinek nagrywać na streamie i dopiero wam pociąć i wam go zwrócić na YouTube'a, ale stwierdziłem, że po co, jak mogę nagrać po prostu tego zwyczajny i wam wrzucić. Dobra, tutaj mamy Madame Mystique, zobaczmy. Tej wieży to nie będziemy oglądać, bo mija się to z celem. Tutaj cyk i tutaj mamy morderczego klauna Adolfika, cyk. Zobaczmy, jak to wyglądało, jakie serie nasz potężny Berek władował w tego klauna, bo jestem bardzo, ale to bardzo ciekaw. Dobra, i to nam również padło, 180 level, mieliśmy chyba 163, jak dobrze pamiętam, więc progresik dzisiaj naprawdę zacny. Zobaczmy teraz procenciki, jeszcze raz, mamy magusia, cyk. 0,86 na niego. Dobra, nie ma co przedłużać. Tyle na dzisiaj, na spokojnie. 0,86, niby moglibyśmy pokombinować jeszcze nową broń. Chociaż czy ja wiem, czy mi bronie by dały jakoś dużo.
No tu niby plus 12, plus 12, plus 18. No, to nie jest jakiś ogromny progres. Nie ma co przesadzać. Na spokojnie jeszcze tutaj może jakieś pupilki sobie połapiemy w międzyczasie. Dzisiaj jest środa, więc mamy jeszcze czwartek. No i pewnie w piątek uderzymy w event epicki i wbijemy już na spokojnie ten level 200+, a może i nawet więcej. Tak czy inaczej troszkę tutaj podciągnęliśmy. Mamy 180, jesteśmy w górnej połowie gildii, więc ja jestem zadowolony. Co mogę wam więcej pokazać? Chyba nic, wszystko wam pokazałem na początku. Jeżeli macie oczywiście jakieś pytania co do mojego berka, co do mojego progresu, jak to ogólnie wygląda i tak dalej, to dawajcie znać w komentarzu, chętnie wam odpowiem, jakie tutaj są plany. Teraz jak widzicie, no mówię, kopalnię w końcu na 10 machnąłem, teraz puściłem twierdzę na 11, to kopalnia 10 po to, żeby to serce zdobyć, to jakby logiczne, myślę, że nie muszę tego mówić, bo raczej każdy wie dlaczego. Kwatery mamy 8, tu mamy po 5, no i to podziemie rozbudowałem dzisiaj z wami, więc tak to wszystko po prostu najzwyczajniej w świecie wygląda. Dobrze, ja wam pięknie dziękuję za uwagę, za oglądanie, przypominam, żeby kupować pakiety z zimowej wyprzedaży z moim kodem Neutral na stronie homesyfygame.net. Już dzisiaj po północy, czyli od czwartku, ze środy na czwartek o północy po prostu będą dostępne na sklepie internetowym, także pamiętajcie o tym, wszystko było na początku filmu, pamiętajcie o tym, co tu jest napisane na banerku i tak dalej. Dziękuję wam za uwagę, subskrybujcie z dzwonem oczywiście, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie, kciuka w górę zostawcie, kupujcie pakieciki z kodzikiem Neutral, wysyłajcie do mnie screeny do giveawayów, będę wam bardzo, bardzo wdzięczny. Dzięki pięknie za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!